Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lorin. I jak zawsze, tradycyjnie, bez zbędnego pierdzielenia, zapraszam was na 8 odcinek naszej serii Anthem Flash. Pierwszy post jest od użytkownika o nazwie JD Fisher. Pyta on o loot. Czy jeśli kawałek sprzętu wypadnie z zabitego mobka, to widzą go wszyscy gracze? Czy widzi go tylko jeden gracz? I Michael Gamble odpowiada, że loot is per player, co oznacza, że każdy z graczy będzie widział loot indywidualnie. Co jest generalnie moim zdaniem bardzo dobrą rzeczą, ponieważ w ten sposób unikamy bezsensownych kłótni w party, kto co, kiedy powinien dostać. Kolejny post jest od użytkownika o nazwie Dallas i dotyczy on kontraktów. Pyta on Mike'a Gamble, jaka jest różnica między kontraktami a legendary kontraktami, ponieważ czuje się pogubiony. Mike Gamble odpowiada, że legendarne kontrakty jest to nic innego jak powtarzalny, dynamiczny endgame content, który zabiera cię w świat po to, aby wypełniać pewne trudne zadania. I zaznacza on właśnie, że będą one bardzo, bardzo trudne do wykonania. Natomiast zwykłe kontrakty są dawane tobie wcześniej, w trakcie, zakładam, nabijania leveli, to co miał na myśli, po to, abyś mógł sobie potrenować, czyli powiedzmy polatać nowymi javelinami, nowym układem broni, posprawdzać talenty i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym bardzo ciekawym postem jest pytanie od użytkownika o nazwie Taylor Claybrook. Pyta on o to, czy jest dużo ulepszeń naszych zdolności Ultimate, czyli wiecie, tych najmocniejszych zdolności javelinów, w trakcie progresu gry. Czyli na przykład jeśli grając Rangerem, będziemy mogli na przykład zwiększyć ilość wystrzeliwanych rakiet w trakcie używania ulta. Chodzi mu mniej więcej o progresowanie tak jakby zdolności Ultimate, albo po prostu wzmacnianie tej zdolności poprzez dodawanie rakiet bądź jakichś dodatkowych zdolności. A Ben Irving odpowiada, że nie będzie to dostępne na premierę, czyli zakładam, że w czasie będą dodawać jakieś ulepszenia. Kolejnym bardzo ciekawym postem jest pytanie od użytkownika o nazwie Jonas Nielsen i pyta on o to, czy demo, w które dane nam będzie zagrać na początku lutego, tak zwane Open Demo, które będzie można spróbować na każdej platformie, na której gra jest wydawana, czy jest finalną wersją gry. I tutaj Michael Gamble przychodzi nam z odpowiedzią, że nie, jest to konkretny demo build gry, natomiast większość rzeczy powinno być takie samo w jej finalnej wersji. Mówi tutaj też o tym, że jest parę mniejszych zmian z dema, które naprawiają w głównej wersji gry i które będą naprawione na premierę. Z ostatnim postem przychodzi do nas użytkownik o nazwie Scotty, który pyta o to, czy jeśli będziemy grać na większej trudności gry, na tak zwanym hardzie, to czy jest jakiś system, który odpowiada za drop naboi, na wypadek jakby nam się wszystko pokończyło. I mówi o tym, że wie o tym, że normalni przeciwnicy rzucają ammo, ale co się dzieje w momencie, kiedy walczymy z jakimiś elitarnymi jednostkami, elitarnymi potworami? I tutaj Ben Irving mówi o tym, że większe potwory będą wypuszczały ammo, będą wrzucały ammo, nawet jeśli ich nie zabijemy. Tylko parę z nich może tak robić, ale generalnie chodzi o to, że jak długo będziemy atakować, będziemy agresywni i będziemy pchali do przodu i trafiali naszymi nabojami, powinniśmy mieć wystarczającą ilość amunicji. I tak, moi kochani, doszliśmy do końcówki naszego flesza. Ja tradycyjnie nie naciskam, ale jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapki w górę, łapki w dół, subskrypcji, jeśli macie ochotę. Jeśli lubicie streaming, to zapraszam was na moją główną platformę, jaką jest Twitch. Znajdziecie mnie tam pod nickiem lorin_85. Streamy niedługo wrócą, ponieważ byłem teraz w Polsce, miałem operację kręgosłupa. Long story, moi drodzy, ale niedługo wracamy.
I będziemy sobie działać dalej. Również pierwszy raz w sumie chciałbym was poprosić o to, jeśli oczywiście możecie, również nie naciskam, abyście udostępnili ten materiał, ponieważ wiem, że coraz więcej ludzi interesuje się tytułem, a polskich materiałów na temat gry Anthem prawie w ogóle nie ma. Jesteśmy tutaj jedyni, którzy sobie tutaj działamy z tym Flashem tak regularnie. Także jeśli możecie, jeśli znacie kogoś, kogo może to zainteresować, to proszę udostępnijcie. Mi byłoby bardzo miło, ale oczywiście jest to w waszej gestii. Także jak mówię, nie naciskam, ale będę bardzo wdzięczny po prostu. I tyle, moi kochani. Do usłyszenia w kolejnym Flashu. Ja wam dziękuję jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć, cześć.